proszę Państwa, jakie to śmieszne, jakie to... O Jezus, jakie to śmieszne. ...pocięte i co jest pokazywane widzowi naiwnemu... Rozbawił mnie ten film dzisiaj z tą panią Jaworowicz. Przez jej taką wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim nieszczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hanka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak... stawiając ją przed sądem, składając akt oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory, na sali sądowej, zostałem przez nią zwyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Lysia mówi do mnie kopnięty. Czy tak powinna postępować osoba, która Fryderyki, czy Wiktory, Wiktory, przepraszam, to są chyba Wiktory popularne. Za rok 2017 po listy powinna dostać kampę roku. Tak, to chmur to możecie poglądać. Jest 6 lipiec, sąd Warszawa Kotów przy ulicy Ogrodowej. Właśnie wchodzę przed salę rozpraw. Przedstawiam się, jestem dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Ten gwiazdek kłódce z prawej strony to profesor Towarzysz Bielecki. Stary komuch, wysoki rango, a to Elżbieta Jaworowicz, redaktor. Wychodzi tam nakrzyczeć, naskarżyć na mnie, na policję, że właśnie jako dziennikarz w miejscu publicznym ma czelność i tupet ją filmować. Ona to zawsze robi. I teraz będzie, za chwilę będzie kopniak. Za chwilę mi kopnie, o. Tutaj się w potyczkę słowną zdałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego, no wymienia artykuły prasowe, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani. A ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Ciekawe, czy dostanie Wiktora zakopanie twoich adwersarzy. To tyle. Reszta będzie relacjami z sali sądowej. Ona tryb wyboru przez Sejm sędziów do Rady. Obecnie mamy przerwę obiadową w posiedzeniu komisji. Po przerwie jej obrady będą wznowione, a ja zacznę od pytania, jak blisko jesteśmy... Od 20 lat jestem dziennikarzem i wydawcą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno mi liczyć, jak mam się zachować, kiedy, w jaki sposób się czeka. Nie złamałem większą część prawa społeczeństwa, no i jeszcze jest tak, że dużo ludzi jest podobnych, to nie musi może być ona Jaworowicz, ale jak ona mówi, że się tak nazywa. Nie kopnęła w jakiej sytuacji? No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat, no najgorszy, jakiegokolwiek adwokata, którego widziałem, publicznie kompromituje wymienia artykułu prawa prasowego, których nie ma. Nie było, a wiele razy przecież robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, to jest żenada. Tak niestety jest cały ten problem prawa prasowego. I będę jego przysłuchać wszyscy ludzi, którzy w nim biorą udział. Tych przede wszystkim, jak Elżbieta Jaworowicz, która jest oskarżona o fałszerstwo. No to jeszcze czegoś takiego to w ogóle nie było, wiecie Państwo, bo ludzie są przyzwyczajeni do tej Polski komunistycznej, a tutaj masz jakie są liryki. No. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Ale też jest sytuacja, kiedy prokuratorzy nie wywiązują się ze swojej roli, przesyłają kiepsko. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich szwindli. A to są po prostu. Tak. To jest chyba bulotka numer 1.
sprawa przewlekłości postępowań. To jest jeszcze do zrobienia. Ja nie robić na puszczenie policja. Widziałeś, co to jest za ty? Na co? Policja doprowadziła do zera. Ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Proszę bardzo, wyjdź stąd. To Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. Proszę wyjść stąd. Pan jest po prostu zero. Kim jestem? No niech pani powie, kim jestem. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani wyemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji tych kłamstw. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Że ludzie chcieliby być tymi faryzeuszami chodzącymi w bieli mentalnej, moralnej, o! Realnej. W bieli. Pytać o sprawę, czy ona chce, czy nie chce, prawda? Poza tym, moment firmuje to, co ona mówi, bo ja sądzę, rozpoczęże legitymację i czy nie. I czas komuchów się skończył, proszę państwa, już teraz. No ja jestem po prostu zauroczona tym filmem i mało nie padnę tutaj trupem. Na benemerenti była Jaworowicz i się pyta, czy to ona jest ta Elka Pierdzielka, bo ja mówię, że proszę oglądać kanał Elka Pierdzielka, a ona mówi, czy to jest ona ta Elka Pierdzielka. Myśmy za Anitą z nią rozmawiały, wywiad, ale to było już ze 4 lata temu. Tam na benemerenti nie za bardzo potem wpuszczały, bo to jest czas komuchów. No czy to wojsko, czy to kościół, to jak czas komuchów, to nie za bardzo chcieli wpuszczać. Jeśli nie życzy pan, to pan mówi, że ten pan nie ten władzy nie życzy w sobie przyjmowany.
Państwu chodzi sobie tam, gdzie pani chce. No, pozew pani może zrobić. No. Ja sobie nie życzę, żeby człowiek nie zaczepiał. Przyszłam do sądu. W publicznym miejscu jestem człowiek, który wygląda jak wygląda. Da, zaczepia mnie. Proszę wyprowadzić tego człowieka. On nam zakłóca widzisz, jak te komuchy, jak one bały się wszystkiego, jak one się chciały oddzielić, żeby nie było świadków, żeby nie było, żeby nic nie było. Widzisz, jakie nerdy. Teraz robimy kawkę, nie będę spała się, bo to ciekawy film mam, będę oglądała ten film ciekawy, no nie będę już spała dzisiaj, no rewelacje. Takie już są rewelacje ostatnie, że... Nie wiem, takie ciekawe, wrzaskami. Chamstwem, prostactwem pokazywane w najobrzydliwszy sposób. Państwowa komisja wyborcza, sama komisja w punkcie głosowania składa się z przedstawicielki partii. Dzięki temu jedni patrzą na ręce drugie tematy, taki widz. Tak, cała Polska tutaj, tak, cała Polska tutaj. Nie wiadomo, co to nie było, ja to gówno. Która będzie opisywała to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, prezentowała programy zmanipulowane, zafałszowane, ludzi, którzy zostali przez redaktor Jaworowicz pokrzywdzeni, również nepotyzm, który tam się plenił, a nawet łapownictwo. Miałem to propozycję wręczenia łapówek, o czym powiadomiłem już prokuratura. Nie wszyscy przedstawiciele partii zasiadających w Sejmie skorzystali. No tak, z tym, że pamiętajmy, że to był jeden chyba z niewielu udanych trików Ryszarda Petru zastosowanych wobec Platformy Obywatelskiej, przynajmniej z tego, co wiemy na ten temat. Ustalenie było takie, że tuż przed tymi konsultacjami Petr powiedział przedstawicielom Platformy, że on nie idzie na konsultacje, ale może to oni nie poszli, skoro nie idzie też Nowoczesna, więc to się rozbiło takie rozbicie. Także takie dosyć, to ciekawe było. Dosyć proste. Ale rzeczywiście już... Zaproś znajomych na dłużej. A już tam, zaraz zaproszę. I wtedy rzeczywiście trzeba iść w zapasy i wydobyć na ulicę. Albo próbuje się jakoś wpłynąć na kształt ustawy. Ale ta opozycja miała taką możliwość. Więc skoro prezydent miał tutaj... prezydent część argumentów opozycji przynajmniej przyjął, no to można było, jak sądzę, z nim dyskutować. Skoro nie było woli skorzystania z czegoś takiego, no to dzisiaj zostaje ten wariant, który mamy, czyli odwlekanie ustawy jeżeli to się uda, o kolejne tygodnie, bo pewnie nawet nie miesiące. Posłanka Gasiuk-Pichowicz mówiła też dziś, że to, w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli mowa o tych ustawach mających zreformować sprawiedliwości, to kapitulacja Pałacu Prezydenckiego i osobista porażka Andrzeja Dudy, który w niej trzeba interpretować bardziej w kontekście tego zachowania opozycji wobec Andrzeja Dudy zaraz po wetach. Wtedy przez krótki czas ten prezydent, którego wcześniej Państwa z bazaru, to ja, proszę. Które czeka w pokoju na to, że jest razy nadzieję na to, to pustosłowie można usłyszeć. Ileś tam lat 40 za komuny, ale to trwało dosyć krótko, za wszystkich prezesów. No chwali się, że przeżyła więcej prezesów. Totalna, tylko będzie to spór, ale zawsze będzie spór. I tyle. Myślę, że opozycja zorientowała się, że padła w pewną pułapkę, nie wiem, czy specjalnie zastawioną, czy raczej stworzoną niechcący, podła w pułapkę, wybierając prezydenta, no bo jeżeli się zmienia w taki sposób zdanie, 180 stopni, stąd nie zowąd, na podstawie w sumie jednej reformy, to nie jest tak, że to trwało, powiedzmy, przez rok, no to... To w takim miejscu tylko starowej woli zaczynała swoją karierę obecna redaktor Elżbieta Jaworowicz. Słynny, późniejszy jej występ to nic mazowiecki, gdzie musiała spierdalać ze straganu. Język adekwatny do miejsca, w którym jesteśmy i do
dalszych poczynań Elżbiety Jaworowicz, która awansowała na członka Straży Przemysłowej Telewizji przy ulicy Woronicza. No, awansowała tam w drodze, nie powiem czego, ale na, powiedzmy, prawą rękę ówczesnego prezesa telewizji Szczepańskiego. To była gwiazda komuny, bardzo wpływowy człowiek. Kobieciarz, bawiarz, alfons i złodziej i oszust, nawet za czasów PRL-u ścigany przez prokuraturę, stawiany przez całe jego partnerki, przy czym krytyka polityczna zawiesiła z nim współpracę, natomiast Wybieralski został zawieszony w pracy na własny wniosek. To nim zapytam panią o komentarz bezpośrednio odnosząc się do tej sprawy. Wcześniej pytanie takie bardziej natury ogólnej, czy polskie prawo stoi w takich sytuacjach za poszkodowanymi? A to zależy. Z jednej strony mamy rzeczywiście regulacje, które pozwalają na ściganie. W obecnych czasach też wiedza, jak to robić, to gwiazda TVP. Ma nawet nagrody, czorty za co, ponieważ nie ujawnia się jej prawdziwego życiorysu ani kulis programu Sprawa dla Reportera, który jest pełen fałszu, przeinaczania faktów, robienia z bohaterów fałszywych przestępców, fałszerzy. Nawet eksperci, którzy tam biorą udział, nie do końca wiedzą, z kim mają do czynienia, bo dostają fragmenty akt, a same zdjęcia, reportaże z terenu też są robione tendencyjne, pod z góry ustaloną tezę, czyli bohater, a tak naprawdę na przykład wyłudzać setek tysięcy kredytów i tak dalej. Jakby nikt nie ma odwagi głębiej zajrzeć w kulisy programu Sprawa dla Reportera i Jaworowicz robi co chce, welbie się tej prostej kobiecinie z takimi bazarowymi, gminnymi manierami na salonach stolicy, welbie się poprzewracało i uważa, że jest już nietykalna, bo magia i potęga telewizji jest niesamowita, ma też budżety, pieniądze na procesy sądowe, w końcu przegrała kilka, ale nie dość głośno jakby pokazane. No dzisiaj większość ludzi, która ogląda ten program, uważa, że to jest bardzo zacna, szlachetna postać, jak i również część z tych ludzi, którzy brali udział w tym programie, ale bardzo duża część ludzi, którzy w tym programie zaistnieli, ma uzasadnione pretensje do pani Jaworowicz, że fałszuje fakty na potrzeby słupków oglądalności. I nie, to też jak w sensie pewnym dotyczyło, ponieważ byłem ponad 20 programach świadkiem, jak te programy powstają i jak są później okrojone, pocięte i co jest pokazywane widzom, naiwnemu i urobionemu przez jej taką wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim szczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hanka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak stawiając ją przed sądem, składając akt do oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory. Na sali sądowej zostałem przez nią wyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Czy tak powinna postępować osoba, która ma Fryderyki czy Wiktory, przepraszam, to są chyba Wiktory popularne. Być może za rok 2017 powinna dostać kampkę. Zwłaszcza kwestię dotyczącą Michała Wybieralskiego, a więc szefa wydawcy w Wyborze. 26 lipca sąd, który został zawieszony na pracy przy ulicy Ogrodowej. Właśnie wchodzę przed salę rozpraw. Przedstawiam się, jestem dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Ten w jasnej kurtce z prawej strony to profesor towarzysz Bielecki. Stary komuch, wysoki rangą, a to Elżbieta Jaworowicz, redaktor,
przychodzi do mnie krzyczeć, naskarżyć na mnie na policję, że właśnie jako dziennikarz miejscu publicznym mam czelność i tupet ją filmować. Ona to zawsze robi. I teraz będzie, za chwilę będzie kopniak. Za chwilę mnie kopnie. O, tutaj się w potyczkę słowną zdałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego. No, wymienia artykuły prasowe, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani. A ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Ciekawe, czy dostanie Wiktora zakopanie twoich adwersarzy. To tyle. Reszta będzie relacja z sali sądowej. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy. Od 20 lat jestem dziennikarzem, wykonawcą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno mi. Jak mam to zakładać, kiedy, w jaki sposób. Już teraz dyplomatów, że to prawo i kroków wykluczane. Ocencie sami, jak się zachowała Elżbieta Jaworowicz, co mówiła, jak mnie kopnęła, w jakiej sytuacji. No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat, no najgorszy jakiegokolwiek adwokata, którego widziałem, publicznie kompromituje imienia artykułu prawa prasowego, których nie ma, nie było, a wiele razy przecież robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, no to jest żenada. Tak niestety jest cały ten program z prawa dla reportera i będę jego kulisy odsłaniał sukcesywnie, jak i ludzi, którzy z nim biorą. Tych przede wszystkim, jak Elżbieta Jaworowicz, która jest oskarżona o fałszerstwa, o kłamstwa, podmienia. W ten sposób znalazła się w sądzie jako oskarżona o swoje zachowanie. Zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję smart i Wi-Fi. Kłamstwo to jest tak strony, proszę Państwa. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał i relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich szwindli. A poza tym... Tak. Panie Jaworowicz, napuszcza na mnie policję. Widziałeś, co to jest za ty? Paweł Zieliński, zapraszam, rząd przyjął projekt. Ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Proszę bardzo, wyjdź stąd. Ty jesteś po zero. Nowa forma placówki umożliwia świadczenie usług osobom wymagającym. Jestem dziennikarzem, znam swoje prawo. Dobra. Pan mnie interesuje, interesuje mnie pani Roberowicz, która mi przed chwilą okazuje. Ja panu to powtarzam czwarty raz. A ja panu powtarzam i pan sobie da spokój, dobrze? Bo ja nie potrzebuję zwracać uwag, naprawdę. Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. Proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zero. Kim jestem? No i pani powie, kim jestem, no. Przy podpisaniu przez te osoby kontraktu socjalnego. Swoją pracę Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani tuż wyemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji tych kłamstw. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Otoczenia pracy komisji do czasu. Czy pan ma zakaz fotografowania? Ja pana nie fotografuję. Ja jestem dziennikarzem. Ja mam, wiem co robię, bo jestem 20 lat dziennikarzem. Jezus Maria, właśnie. Jest trochę innych obyczajów. Walence, uspokój się.
jak podział prawa i sprawiedliwości reprezentacji samorządowej, jak podporządkować samorządy i sobie. Nie no, rewelacyjny film znalazłam dzisiaj. Znalazłem. Popnięty w dupę. Ja warunki z osobą publiczną, ja się w ogóle nie muszę pytać o zgodę, czy ona chce, czy nie chce, prawda? Poza tym komend filmuje to, co ona mówi pod moim adresem, zaraz pokażę. Złożył wnioski o odrzucenie wniosku o wysłuchanie publiczne i odroczenie obrad komisji. Zarówno zwracanie się psychicznego i psychicznego na drogologię usłyszała 18-letnia rozmawialka. Kobieta przyznała się do winy. Przytyczniły głowiec przetrzymał szpitalu, była złamaną rękę oraz przetrzymania. Kilka dni temu do szpitala przy ulicy Koszarowej zgłosiła się kobieta z dzieckiem. On chyba ma w klapie tą kamerę przypiętą i te dodatkowo nagrywa. W pierwszej kolejności przesłuchali ojca noworodka, ale nie znaleziono dowodów jego winy. Następnie na komisariat trafiła 18-letnia matka chłopca. Kobieta przyznała, że znęcała się nad dzieckiem, twierdzi, że go nie chce i czuje do niego odrazę. Już usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. Brawo! Rękę. Jak się ma tak opiekować tym dzieckiem? Gwiazda komuny, bardzo wpływowy człowiek. Kobieciarz, bawiarz, alfons i złodziej Joszyn. Nawet za czasów PRL-u ścigany wszyscy na pewną śmierć oraz zdanie obóz w Auschwitz. W 1942 roku znajdował się w granicach państwa polskiego. Artykuł opublikowano na stronie internetowej norweskiego publicznego nadawcy NRK. Jak dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, polska ambasada w Oslo zażądała od NRK sprostowania. Chodzi o artykuł poświęcony 75. rocznicy deportacji do niemieckich obozów koncentracyjnych ponad 700 W obecnych czasach Elżbieta Zjadorowicz to gwiazda TVP. Ma nawet nagrody odpowiedzialne za to, ponieważ nie ujawnia się jej prawdziwego życiorysu, ani kulis programu Sprawa dla Reportera, który jest pełen fałszu, przeinaczania faktów, robienia z bohaterów prawdziwych przestępców, fałszerzy, nawet eksperci, którzy tam biorą udział, nie do końca wiedzą, z kim mają do czynienia, bo dostają fragmenty akt, a same zdjęcia, reportaże z terenu też są robione tendencyjne, pod z góry ustaloną tezę, czyli bohater, a tak naprawdę na przykład za setek tysięcy kredytów i tak dalej. Jakby nikt nie ma odwagi głębiej zajrzeć w kulisy programu Sprawa dla Reportera i Jaworowicz robi co chce, wełbie się tej prostej publicznie z takimi bazarowymi, gminnymi manierami na salonach stolicy, wełbie się i poprzewracało i uważa, że jest już nietykalna. Bo magia i potęga telewizji jest niesamowita, ma też budżety, pieniądze na procesy sądowe, w końcu przegrała kilka, ale nie dość głośno były jakby pokazane. Do dzisiaj większość ludzi, która ogląda ten program, uważa, że to jest bardzo zacna i szlachetna postać, jak i również część z tych ludzi, którzy brali udział w tym programie. Ale bardzo duża część ludzi, którzy w tym programie zaistnieli, ma uzasadnione pretensje do pani Jaworowicz, że fałszuje fakty na potrzeby słupków oglądalności. I nie, to też w jakimś sensie pewnym dotyczyło, ponieważ byłem ponad 20 programach świadkiem, jak te programy powstają i jak są później okrojone, pocięte i co jest pokazywane widzom naiwnemu i urobionemu przez jej taką
wypromowaną postawę kobiety, która rzeczywiście pochyla się nad ludzkim nieszczęściem. To nieprawda, proszę Państwa. To jest hanka i bardzo prosta kobieta. I pokażę Państwu, jak stawiając ją przed sądem, składając akt oskarżenia, gdzie w sądzie powinniśmy rozstrzygać te spory, na sali sądowej, zostałem przez nią wyzywany, sponiewierany i kopnięty. Tak, proszę Państwa, kopnięty. Czy tak powinna postępować osoba, która ma fryderyki, czy wiktory, przepraszam, to są chyba wiktory popularne. Być może za rok 2017 informacje, że świadek ma przekazać te kandydaty, które mieszkańcy protestują. A świadek, rozumiem, nie badając tego, przekazuje ten budynek jeszcze przed decyzją dekretową. Czy ja dobrze rozumiem? Czy tak to mniej więcej wyglądało? A czy jest teraz mowa, że nie jest przekazywany przez zakład gospodarowania nieruchomości? Właśnie wchodzę przed salę rozpraw. Przedstawiam się, jestem dziennikarzem, zresztą wszyscy mnie znają, filmuję. Znaczy to dzisiaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, czy to jest w porządku, że pomieszczasz Bielan na terenie, którego znajdowała się ta nieruchomość reprywatyzowana z mieszkańcami? Czy to jest w porządku, że burmistrz nawet tego nie analizuje? A to już wyśle Jaworowicz, redaktor, wychodzi tam nakrzyczeć, naskarżyć na mnie, na policję, że właśnie jako dziennikarz miejscu publicznym mam czelność. Co stało się z pisem mieszkańców, którzy podnosili bardzo wiele nieprawidłowości, z których wynikało, że ta reprywatyzacja, które kierowane były bezpośrednio do pana burmistrza, z których wynikało, że ta reprywatyzacja może być robiona na granicy. Tutaj się w potyczkę słowną dałem z adwokatem Markiewiczem, który nie zna prawa prasowego, no wymienia artykułów prasowych, które nie istnieją. O, tu właśnie zostałem kopnięty i mówię, kopnęła mnie pani. A ona krzyczy, oczywiście, pewna siebie, chamstwo i prostactwo. I tyle będzie sprawa karna. Także zaangażowaną w temat. Ciekawe, czy dostanie Wiktora zakopanie swoich adwersarzy. Funkcję prezesa to tyle. Posesor, reszta to firma, która zajmowała się będzie relacjami tego, z sali sądowej. Weryfikacyjna, również po tym, jak ta kamienica została zreprywatyzowana i stąd podejrzenie członków komisji weryfikacyjnej, że istniał tam jednak konflikt interesów i Zbigniew Dudek musiał się dzisiaj zastąpić. Od 20 lat jestem dziennikarzem, prawnicą. Znam swoje prawa i obowiązki. Wiem, co wolno mi mówić, jak mam się zachować, kiedy, w jaki sposób się mówić. Nie złamałem żadnego prawa i dobrych obyczajów. Ocencie sami, jak się zachowała Elżbieta Jaworowicz, co mówiła, jak mnie kopnęła, w jakiej sytuacji. No i oczywiście Marek Markiewicz, adwokat, no najgorszy z jakiegokolwiek adwokata, którego widziałem, bo się nie kompromituje, zmienia artykuły prawa prasowego, których nie ma i nie było. A wiele razy przecież robił za eksperta w mediach. Proszę Państwa, to jest żenada. Tak niestety jest cały ten problem z prawa adwokatera. I będę jego pomysł odsłaniał sukcesywnie, jak i ludzi, którzy w nim biorą udział. Tych przede wszystkim, jak Elżbieta Jaworowicz, która jest oskarżona o fałszerstwa, o kłamstwa i pomówienia. W ten sposób znalazła się w sądzie jako oskarżona o to jej zachowanie. Na Bielanach nie było więc aż tak szerokiego katalogu sposobów nękania lokatorów. Będziemy tego dowodzić. Proszę pana, ja wiem, jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Inne metody na to, żeby opróżnić, wyczyścić z lokatorów, jak to się bardzo ładnie. Ja z tego będę robił bardzo dokładny materiał i relacjonował na bieżąco, żebyście nie mogli dalej robić takich świny. Panie Jaworowicz, no puszczamy na policję. O, kopnęła mnie, widziałeś? Widziałeś? Widziałeś, co to jest za ty? Ja właśnie dokumentuję to, co pani robi i mówi w tej chwili. Proszę bardzo, wyjść stąd! Złego gospodarowania.
decyzja była wydana na podstawie właśnie niewłaściwego dokumentu. Jestem dziennikarzem, zawsze moje prawo. Pan mnie interesuje. Interesuje mnie pani rowerowicz, która mi coś zakazuje. Ja panu to powtarzam czwarty raz. A ja panu powtarzam, niech pan sobie da spokój, dobrze? Bo ja nie potrzebuję zwracać z pana uwag, naprawdę. Pani Jaworowicz mnie przed chwilą kopnęła. O. Proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zerem. Kim jestem? No niech pani powie, kim jestem, no. Trzeba było przeczytać dokładnie pozew, co pani wyemitowała. I to wbrew decyzji sądu, który był zakaz emisji tych kłamstw. Nawet sąd napisał, że lincz pani zrobiła. Dokładnie tak. Trzeba dalej zakaz fotografowania. Ja pana nie fotografuję. Ja jestem dziennikarzem. Szkodzi. Szkodzi. Tak, już proszę pana. Tak. Ja mam, wiem co robię, bo jestem 20 lat dziennikarzem. Jezus Maria, właśnie. Trochę innych obyczajów, kultury. 42. Co mówisz? No, to bardzo ciekawie. Teraz przechodzimy się do Sejmu, do naszego Michała Jaworowicza. Ale ponownie. Ja się nie awanturuję, to zostałem pochnięty. Jestem dziennikarzem. Wypełniam się swoje obowiązki. Pani Jaworowicz jest osobą publiczną. Ja się ogromnie muszę pytać, co nie chcę, prawda? Dajcie spokój, to ja mam robić, bo ja ryknę. To co ona mówi, to sam zaraz pokażę. Legitymację i cenię. Na temat ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie reformy sądownictwa się rozpoczęła. Nie się, tak, mam przy czym przyjechać. Tak, ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sądzie Najwyższym. Tak, bardzo dobrze pan mówi, tak. Rozpoczęło się po godzinie 11. Zaplanowane jest na 3 dni, a więc dziś, jutro i pojutrze posłowie będą dyskutowali o ustawach zaproponowanych przez prezydenta i poprawkach wypracowanych wspólnie między Pałacem Prezydenckim a liderem. Kupa wariatów, proszę państwa. Jaka jest atmosfera na sali po przerwie? Teraz zabierała głos między innymi posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, która... Czyli państwo zobaczą, dziad na dziadu siedzi, będzie się teraz mścił, bo ludzie sobie nie ustąpią. No, dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku. Gdy po prostu i tak im wszystkim prostym zewsząd nędza. Wtedy, kiedy czas przyjdzie na księdza, to no wtedy, gdy chodząc, snopki przewraca, a co kurz tej kopy maca. Zniknęła wreszcie. Przestała ludzi oszukiwać tymi programami. W tym momencie skończyła wypowiadać się w tej sprawie w odpowiedzi na wniosek posłanki. 20 razy byłem widziała, co się dzieje. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości, która jasno podkreśliła, że nie godzi się polski parlament na to, co zostanie zdecydowane w Brukseli. Ja bym prosił również panią Jaworowicz, ponieważ pani Jaworowicz mnie tu kopnęła i mnie naubliżała. I bym prosił ją tutaj. Mam to na taśmie filmowej. Ja nie mogę. Ja bym prosił. Ja nie wtrącę. Proszę pani, kopnęła mnie pani Jaworowicz, naubliżała mnie. Prosiłbym również o spisanie jej danych. Jak dziecko się zapomniał. Po prostu mamy fundy. No, a ta pani Jaworowicz, jak myszka, zamieniła się w myszkę. Pan zgłosi sobie tam, gdzie pani chce, pozew pani może zrobić. No. Ja niczego nie trudno robić, ja sobie nie życzę, żeby człowiek nie zaczepiał. Przyszłam do sądu, w publicznym miejscu jestem, człowiek, który tak wygląda i jak wygląda, zaczepia mnie. Proszę wyprowadzić tego człowieka, on nam zakłóca swobodę. Ona się na razie nic tego nie robi, żeby kontrolować z Platformy Obywatelskiej. Michał Szczerba, który powiedział. Pan prezydent mówił, nie cały czas, nie tak o tym mówił.
że nie może większość parlamentarna wybierać członków KRS. Ja się z nim w ogóle nie zgadzam. Uważam, że Sejm nie ma prawa wybierać członków. Ale gdzie jest ta wiarygodność pana prezydenta? On się wycofuje ze swoich słów. Państwo dzisiaj popierają, czy akceptują poprawkę PiS-owską. Zgodzi się na to, że pan prezydent jest niewiarygodny wobec swoich rodaków. Taka tematyka interesuje. W ten sposób zaprezentowana. Jakbyś dowie, lubią się epatować dramatami, szczęściem, zaufnią, jakimiś wariacjami, wrzaskami, chamstwem, prostactwem pokazywanym na najobliższy sposób. Przez parlament. I przyjęcia takiego rozwiązania, z którego dokładnie Ukraina zrezygnowała, starając się o przyjęcie do Unii Europejskiej, bo chciała wypełnić. Tworzyła nawet stronę Jaworowicz kłamie, która będzie opisywała to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Prezentowała programy zmanipulowane, zafałszowane. Ludzie, którzy zostali przez redaktor Jaworowicz pokrzywdzeni. Również nepotyzm, który tam się pleni, a nawet łapownictwo. Miałem propozycję wręczenia łapówek. O czym powiadam? Na tu już jest ten internet, czy nie w tym telefonie? Nadal przedstawicielami jakiś dzień przełomowy, dlatego wiesz. Nie można tutaj powiedzieć, że dokonanie wyboru przez Sejm przedstawicieli wywodzących się spośród sędziów z automatów powoduje utratę ich niezależności. Niezawisłość sędziowska, jak Państwo doskonale wiedzą, dotyczy kwestii związanych z orzekaniem przez sędziego i dotyczy jego przede wszystkim bezstronności, żeby nie wywierać wpływu na to, w jaki sposób sędzia orzeka. Nie rozumiem, w jaki sposób Państwo wiążecie członkostwo w KRS-ie czy sposób wyboru członków KRS-u z niezawisłością konkretnego sędziego orzekającego w danej sprawie. Ponadto Trybunał Konstytucyjny... Czy to nie jest to, co myśmy tu były? Było też wiele wypowiedzi. Proszę Państwa, przed Państwem znany i lubiany satyryk, mistrz satyry polskiej, Krzysztof Dałkrzewicz. Nie, to nam chcemy. Zaproponowała, że powinien ustawa o upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa. Dalej nie wykonana ja cały czas właściwie słuchając to, co się dzieje, będąc za kulisami, zmieniałem z kolei zaproponował tytuł ustawa o zmianie konstytucji RP. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o poprawkach do prezydenckich ustaw reformujących sądownictwo. Dlatego oba wnioski odrzucone. Także ubierajcie płaszcze i lecimy. Językowe, techniczne, podobne temu. Ja oglądałem tego Jabona, muszę Państwu powiedzieć, że ja mam dwie butelki do dzisiaj u siebie, która 15 minut temu się zakończyła. Jedna się nazywa poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, a drugie wino Viagra. Tłumaczę, że co dzieje się na słuchajcie, naprawdę było tak i mam w domu, ile ja miałam podchodów moich kumpli, żeby wypić mi tę flachę. Także posłowie. To proszę Państwa, jak już reszta jest dobrze w czubie, to ja zamykam na klucz ten barek, bo wiem, że po prostu już więcej tych butelek nie zobaczę, ale powiedziałam sobie, że ja je otworzę, jak wróci komuna i cholera jasna, tak już szykuję korkociąg. Ale tak tutaj słyszałem o tym Menelaka, jak Państwo zapewne wiecie, ja jestem ikoną Menelsa polskiego. Nawet guru bym powiedział. To, że jestem guru, to się dowiedziałem jakiś czas temu we Wrocławiu. Byłem na koncertach, miałem trochę wolnego czasu, wybrałem się na ten piękny wrocławski rynek Paskaca i nagle odpalił Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie obradowała jeszcze rzeczywistością. Jutro i pojutrze, 6 grudnia, ustawa przedstawiona. Ja mógłbym Misiowi rękę uścisnąć i nic więcej nie chcę. A o najważniejszych rzeczy. Czyli jakiś szacunek dla mojej osoby. A ten drugi tak się odsunął na moment, mówi Hieniu, a co to za mieść? A ten mówi, człowieku, nie poznajesz przecież to pan Dałkrzewicz, nasz promotor. Także... Także tak wysoko w tej hierarchii zaszedłem. No ale ostatnich parę pięknych słyszałem. Między innymi pan, który prowadzi biuro rejentalne, powiedział, że przyszła do niego właśnie ta.
poeta w Smakoszczach, niebanalnych, w nastroju również niebanalnym. I on mówi do niej, co panią do mnie sprowadza? A ona mówi, wymaz z ksiąg wieczystych. Słuchajcie, ja zauważyłem, że to szybciej do dziewcząt trafia. Że mężczyźni mają takie 5 sekund opóźnienia i dopiero później śmieją się dłużej. Zresztą w podobnym stylu to mi opowiadała pani, która ma aptekę i przyszedł do niej taki menel, któremu lekarz zabronił, żeby cokolwiek na spirytusie, ponieważ ma już te podroby na nitkę. A on by tam już przychodził, kupował te spirytusy salicylowe, inne rzeczy i przyszedł któregoś dnia i mówi, pani magister, ja bym poprosił ten spirytus salicylowy, bo on ma bardzo dobrze na brzuchu. A ona mówi, na te pana boleści, to ja mogę sprzedać panu lekarstwo tylko w czołkach. I on podobno tak zapadł się w sobie przy tym okienku i mówi tak, nie, panie magister, w czołku. Więc idzie taki zasmucony po drzwi i pani magister słyszy, jak on do siebie mówi, ciągnie to, że pani magister może w dół wsadzić. Tak sobie wymyśli, ale że jeżeli myślicie państwo, że oni nie myślą politycznie takimi kategoriami, nie, żyją życiem publicznym jak najbardziej. Mnie nie tak dawno opowiadał strażnik miejski w Grudziądzu, że z kolegą byli na patrolu w parku i nagle widzą dwóch takich delikatów popijających sobie wino, marki wino i kolega podszedł, mówi, wiecie panowie, że tutaj w parku nie można pić alkoholu, a jeden z tych meneli mówi, to tylko opinia. Tak sobie nie tak dawno mój znajomy mówił, że słyszał to, co się działo na przystanku autobusowym, że jeden do drugiego mówi, Hieniu, powiedz, dlaczego my nie chcemy wpuszczać tych uchodźców. A ten drugi mówi, bo oni jeszcze nasią. Także widzicie państwo, takie głupoty, takie głupoty. A ta wariatka to w ogóle jeszcze tańczy. Przypadek się niedawno wydarzył w autobusie, że jakiś menel dorwał gazetę, którą ktoś zostawił i tak czytaj mu, że Polacy lubią sobie tak żartem takim żyć, takimi żartami. Niech sobie pożyją żartem tej Elżbiety Jaworowicz teraz. No tak, bo to przecież właściwie Gronkiewicz zawiesiła. I teraz ona chciała tu na burdelu narobić, namataczyć, żeby nikt nic nie zauważył. I to przecież LGBT nie jest winne, ale ona chciała, wiesz, nie wiadomo co zrobić. Widzisz to? O, Radio Maryja. Świeckie radio, bo oni myśleli, że to oni są z Panem Bogiem. Tym nie jest Panem Bogiem, to jest radio świeckie. O, nie wiem. To jeszcze kolejna z kwestii, która myślę żywo interesuje wszystkie te osoby, które trafiały na bruk w ostatnich latach w związku z działalnością. Będzie w pan
zgromadzenie mogło podjąć wszystkie te tematy i przeprowadzić stosowne procedury. Tak się można było powiedzieć, że sprawa tej dziki warszawskiej reprywatyzacji została rozwikła. To perspektywa jest lat kilkunastu, dziesięciu. Trzeba jednak wydane w przeciągu 30 prawie lat, więc jest to ogromna skala. No przecież to się nie zdarza nie skończy z końcem jednej kadencji Sejmu, więc to jest ogrom tak naprawdę pracy. Komisja, ciężko powiedzieć, na ile to lat może trwać, zwłaszcza że komisja podejmuje tam w miesiącu, to są jeszcze postępowania wyłącze, bo teraz to rusza do sprawy przed sądem, więc tak naprawdę tej pracy będzie tylko więcej, ona będzie się kumulować jak kula śniegowa, natomiast no, już dzisiaj bardzo dużo dzięki tym zeznaniom lokatorów i tych wszystkich środowisk, które były pomijane przez lata, no mamy dużo inny, szerszy ogląd na temat tego, jak no, będzie karakteryzacja w Warszawie. No właśnie, to o czym też pan wspomniał, jeszcze czy to chodzi... Albo nie, nic nie wysyłam, bo to wiesz, nie chcesz szkodzić, dziękujemy za opinię. Już nie wykorzystam. Komisja ma przeprowadzić taką rozprawę w sprawie 13. Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą tej nieruchomości we wrześniu. To bardzo dziękuję za komentarz. Jan Popławski, Miasto jest nasze, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niego dziękuję. Dziękuję. Oczywiście życzymy również ja Państwu to 3 ostatnie godziny. Dziękuję życząc miłego południa. Łukasz Sobolewski. Do usłyszenia. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Maria, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przełożenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę. Co? Nie musisz, bo teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Jak ona mówi, stara kroża, a mówi jak ci. Polska zawarła z Wietnamem 8 umów międzyrządowych i biznesowych. Będą nowe placówki dla bezdomnych. Rząd przyjął projekt. O Jezus, o Jezus. Sam takie dziewczynki mówią, wie, takie co śledzikują. Ci. I Grzegorz Majewski. Zapraszamy. Najważniejszy. Radiowy Ekspres. W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniach od 24 do 25 listopada odbył się 10. Kongres Międzynarodowy Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia. Podczas pierwszego dnia prelekcje wygłosili znani profesorowie, którzy poruszyli wiele istotnych kwestii wiążących się z wiarą, patriotyzmem i niepodległością. Pierwszy dzień kongresu otworzył ojciec doktor Tadeusz Rydzyk. Trzeba być mądrym i korzystajmy z tego, z jakim przystajesz, panie przystajesz. I dziękujemy.
Słowo do zebranych skierował ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przypomniał słowa świętego Jana Pawła II. Chciałbym podkreślić, że Polska kwestia bardzo aktualna, także w dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju. Święty Jan Paweł II gościł tak obecny również w procesie przygotowania Polski do pełnego zjednoczenia z Unią Europejską. Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur Zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polski nie może się wyzbyć. Po wprowadzeniu w temat konferencji rozpoczął się panem prelekcję Cały kryzys, że tam się ona potrzebuje, tam też ma krew, mówiąc, że
przypomnę, że większość społeczeństwa polskiego, ale nie tylko ukraińskiego, europejskiego, w sensie pewną dotyczyło, ponieważ postrzega ona po 20 programach światowych. Jakie programy powstają? Wprowadzają kontrolę na granicę, przedłużane, nawet wbrew przepisom. Co jest pokazywane widzom naiwnego, dla której też jest przekonany przez podsumowali dziesiąty międzynarodowy kongres katolicy i niepodległości rządów zagrożenia. Każdy z nas,